10 współczesnych państw socjalistycznych i komunistycznych. 10 Portugalia, państwo europejskie położone w zachodniej części Europy Południowej, na południowym zachodzie Półwyspu Iberyjskiego. Jest najdalej wysuniętym na zachód państwem Europy. Portugalia jest republiką o parlamentarno-prezydenckim systemie rządów. Portugalska scena polityczna od rewolucji goździków jest zdominowana przez dwie partie wywodzące się z ruchu socjalistycznego lewicową partię socjalistyczną oraz Centro Prawicową Partię Socjaldemokratyczną. 9 Wietnam, państwo w Azji Południowo-Wschodniej, położone na Półwyspie Indochińskim. Państwo wietnamskie jest republiką socjalistyczną o charakterze komunistycznej dyktatury. Według Amnesty International, rządząca partia stosuje masowe represje wobec opozycji, ograniczana jest wolność słowa i zgromadzeń. Według uciekinierów więźniowie są wykorzystywani do pracy przymusowej której eksport jest jednym z głównych źródeł dochodów partii. Powszechne są naruszenia praw pracowniczych i praw człowieka. 8. Bangladesz, państwo w Azji Południowej położone nad Zatoką Bengalską, jest jednym z najgęściej zaludnionych i zarazem najbiedniejszych państw świata. Bangladesz jest republiką i członkiem wspólnoty narodów. Po referendum we wrześniu 1991 roku nastąpił powrót do systemu demokracji parlamentarnej. Od lat w Bangladeszu rządzą partie socjalistyczne oraz komunistyczne. 7. Laos – państwo w Azji Południowo-Wschodniej na Półwyspie Indochińskim. Jedyną legalną partią polityczną jest laotańska Partia Ludowo-Rewolucyjna. Sześć Indie, państwo położone w Azji Południowej zajmujące większość subkontynentu indyjskiego. Główne partie i sojusze polityczne to Indyjski Kongres Narodowy oraz Narodowy Sojusz Demokratyczny pod przywództwem Indyjskiej Partii Ludowej. Trzecią siłą jest Komunistyczna Partia Indii i Front Lewicowy. 5. Tanzania, państwo we wschodniej Afryce, powstały z połączenia dawnych kolonii brytyjskich. W wyborach z 2005 roku dominującą pozycję w parlamencie zdobyła Partia Rewolucji, zdobywając 70% poparcia w wyborach do Zgromadzenia Narodowego i 80% poparcia w wyborach prezydenckich. Ustrój Tanzanii określa się mianem socjalizmu afrykańskiego. 4. Kuba. Wyspiarskie państwo unitarne w Ameryce Środkowej położone na Morzu Karaibskim. Kuba jest klasyfikowana jako republika socjalistyczna. Kierowniczą rolę w państwie sprawuje partia komunistyczna. Na wyspie obowiązuje system jednopartyjny, w którym funkcjonuje Komunistyczna Partia Kuby. 3. Syria. Arabskie państwo na Bliskim Wschodzie. Idee socjalizmu w świecie arabskim mają dość bogatą sięgającą dwa stulecia wstecz tradycję. Ich twórcami byli arabscy intelektualiści, którzy w czasie swoich podróży, studiów i pobytu w Europie zapoznali się z wczesnymi ideami utopijnego socjalizmu, a także rozwijającymi się ideami ruchu robotniczego oraz jego ideologią. W Syrii panuje właśnie socjalizm arabski. Dwa Chiny, państwo w Azji Wschodniej, Chińska Republika Ludowa to kraj konstytucyjnie socjalistyczny, podobnie jak w innych krajach, tak zwanych demokracji ludowej. Faktyczną władzę pełni jedna partia, komunistyczna partia Chin. Jej ideologia jest jednocześnie naczelną ideologią państwową. Jeden, Korea Północna Państwo w Azji Wschodniej powstałe w północnej części Półwyspu Koreańskiego po II wojnie światowej na terenach zajętych przez Armię Czerwoną. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna to Republika Socjalistyczna z jednoizbowym parlamentem najwyższym zgromadzeniem Ludowym. Korea Północna mimo istnienia trzech partii politycznych jest de facto państwem o ustroju jednopartyjnym rządzonym przez Demokratyczny Front na rzecz Zjednoczenia ojczyzny. Korea Północna jest krajem, w którym istnieje kult jednostki w odniesieniu do przywódców państwa. Dzięki za obejrzenie do końca. Koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. W komentarzu dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku. Zajrzyjcie również na inne nasze kanały. Światowa Historia, Światowy Futbol, Niezmyślam, kanał poświęcony popkulturze oraz Backbone, mój autorski projekt. Ponadto ogarnijcie anglojęzyczne kanały. Linki oczywiście w opisie. Cześć!